Nie ma intro. 7 września 2019 roku, sobota, godzina dokładnie 20:02. Jest z nami dzisiaj GQX oraz DJ Satan i Aga. Witam Was serdecznie. Może od razu pogadamy na temat tego, czemu się dzisiaj zebraliśmy, bo idziecie na jedną bibę. Czy możecie coś na temat tej imprezy powiedzieć? Jest to impreza na dachu Sukcesji, I Need Drum & Bass Vol. 10. Będą dwie sceny, niestety jedna, która miała być outdoorowa, to z powodu warunków atmosferycznych, no niestety już nie będzie outdoorowa, tylko będzie wewnątrz i neurofankowa też będzie wewnątrz, także serdecznie zapraszamy. Będą wykonawcy z Polski głównie, na scenie liquidowej będzie zobaczyć można między innymi Effectiva, Subjecta, Septimusa, na neurofankowej między innymi mnie, Alicję, Zenona. Także zapraszamy od godziny 9 na dach Sukcesji. I o której ty grasz? Ja gram o 12:45. A ty o której grasz? Ja gram pół do drugiej. Pół do drugiej. No to ładnie, no to dobrze, że przynajmniej się nie jest tak, że o tej samej godzinie czy coś, prawda? A skąd jesteście? Skąd przyjechaliście? Ja jestem z Wałbrzycha. Ja z Lublina. No to pięknie, no to naprawdę dzisiaj mamy tutaj ładny. Ty też wy z jednego miasta jest pochodzicie, czy to wiem, że jesteście parą, ale a widzisz. Czyli taki zasada, że tak powiem, męska jest, że jednak mężczyzna często wychodzi z założenia, że wie, co będzie powiedziane, a tu się okazuje, i dlatego nie słucha tego, tylko odpowiada. No, ale tu widać, na szczęście wszystko jest okej. No, czyli skąd pochodzisz? Ja jestem z Tarnowa i do Wałbrzycha przeprowadziłam się 6 lat temu. I kiedy się poznaliście? Poznaliśmy się na imprezie, którą organizowaliśmy z Adrianem akurat też, na Teorii Chaosu w 2013 roku. I 2013, to ile już czasu mieszkałaś w Wałbrzychu? No, wyprowadziłam się do Wałbrzycha dopiero jak Łukasza poznałam. Więc... To był powód, taki najlepszy powód. A ty powiedz, skąd pochodzisz? Z Lublina. Czyli po prostu pochodzisz, urodziłeś się w Lublinie i zostałeś sobie w Lublinie. Jak oceniasz Lublin? Ładne miasto to jest? Jest tam coś ciekawego do zwiedzenia, do zobaczenia? No bo ja wiem, no stare miasto na przykład. No nie wiem, nie, jak tak mieszkam stale, to tak nie doceniam. To na pewno docenia się dopiero jak się wyjedzie albo się, no tak, tak, to prawda, albo ktoś, jak ktoś inny powie, ale macie tu coś fajnego. A no rzeczywiście, rzeczywiście to jest. A jeżeli chodzi o muzykę, jaką gracie? Ja gram głównie neurofanki teraz, zaczynałem grać od liquidów, przeszedłem przez wszystkie w sumie odmiany drum and bassu. No i utknąłem w takim mrocznym drum and bassie, neurofunkach, starych Renegade Hardware, klimatach. Także to głównie gram teraz na scenie. I dzisiaj też tak będziesz u nas grał? Dzisiaj tak będę grał i u was, i na dachu Sukcesji. Także. Czyli możecie właśnie teraz przesmak sobie zobaczyć tego, co będzie na imprezie. A ty? No ja Liquid głównie, ale też miał program. W zasadzie wszystkie gramy, jakie są. No i też ostatnio w tym roku techno pograłem i house'y. Rozszerzyłem swój profil muzyczny. Super, super. Czyli, a co dzisiaj u nas zagrasz? A dzisiaj liquidy, czyli podobnie to, co na imprezie. No i bardzo dobrze, czyli po prostu możecie sobie zobaczyć, jak będzie na imprezie, przekonać się, że będzie super i przyjść. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. A jak długo gracie? Sety są po 45 minut z racji tego, że dużo jest artystów, także każdy gra po 45 minut.
A jeżeli chodzi o to, kiedy zaczęliście grać, bo to jest ciekawe, że o tym powiedziałeś, bo jakby pytałam troszeczkę o coś innego, aczkolwiek to też, ale to też jest istotna informacja, prawda, że nie godzinę jednak, no bo każdy przyjmuje, że się tą godzinkę gra, więc dokładnie równo o godzinach się przychodzi, żeby na przykład zobaczyć albo wymienić się, zobaczyć kto gra, a tutaj jednak 45 minut to inny rozkład. Zmienia postać rzeczy. Zdecydowanie. Przychodzisz, nie ma człowieka. Nie było. Ale on nie grał. On byłem, nie grał. Człowiek nie grał. Ej, stary, teraz ja wchodzę. No, no nie, nie. Ja dopiero zacząłem na przykład. Dobra, ja mam pytanie. Moja przygoda z drum and bassem rozpoczęła się w 2005 roku w Anglii. Miałem szczęście ogromne w życiu poznać DJ-a AMC, który był moim nauczycielem, mentorem, uczył mnie grać, został moim przyjacielem. Zaczynaliśmy w sumie razem to wszystko budować. Otworzyliśmy radiostację, zbudowaliśmy ją w moim garażu takim podwójnym. No, robiliśmy radiostację co tydzień regularnie. Cały czas były imprezy, razem jeździliśmy. No i później Aleks już się tak wybił, że po prostu był nie do doścignienia. No, Aleks się wybił już po prostu na szczyt. A ja nie. A ty swoim torem idziesz. A ja swoim tempem. Tempem. Ja powiem ci, że w ogóle uważam, że nie powinieneś się tym przejmować jakoś, dlatego że ja osobiście też idę swoim tempem i to zawsze jest takie tempo 2-3 do 4 lat wolniej niż standardowy człowiek z różnymi rzeczami takimi życiowymi, co się zakłada, o to już czas, to już trzeba teraz. No, no nie, u mnie jakoś to jeszcze zdecydowanie nie jest ten czas, bo tego nie czuję czy coś, więc swoim torem, no, gdzie się śpieszymy, prawda? A u ciebie jak, kiedy zacząłeś grać? Przygodę zacząłem z miksowaniem 4 lata temu w radiu. Ćwiczyłem na 2000 Nexusach dzięki Pietrowi, który tam prowadzi audycję Basement. To jest audycja drum bassowa. I tam debiutowałem na żywo po raz pierwszy. Grałem 3 lata temu. A później dopiero klubowo w klubie grałem 2 lata temu w Warszawie. Także debiut był w Warszawie, nie w Lublinie, bo byłam mega posłucha, jeżeli chodzi o drum bass. A teraz to się zmienia i właśnie dzisiaj się dzieje impreza w Lulu, Cafe Lulu w Lublinie. I właśnie gra Pieter, Mikro i MPH. No i trochę szkoda, że jestem tutaj. No, szkoda i nie szkoda. To najgorsze, bo właśnie takie rozbicie, prawda? Bo w Lublinie jest dobra impreza i tu jest dobra impreza. Ale myślę, że w Lublinie łatwiej ci będzie zagrać i tam jeszcze zobaczyć chłopaków niż tutaj przyjeżdżać, prawda? No zdecydowanie. To tak naprawdę pierwszy od nie wiadomo ilu eksport z Lublina. No i dokładnie, więc jeżeli jesteście z Lublina, to macie tam dobrą imprezę. Jak jesteście z okolic Łodzi, to zapraszamy Was do sukcesji. I jeszcze chciałam Was zapytać takie, no bo tutaj trochę nam się wakacje kończą. Co się u Was przez te wakacje działo? Nie chcę tam... Tak smutno trochę to zabrzmiało, że się wakacje kończą, prawda? Najgorsze, bardzo poważnie, bo niestety chciałam zauważyć, że już o 7 jest ciemno. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Ja zwróciłam na to uwagę dzisiaj, jak musiałam już rolety o 7 zasłoniłam, więc trochę się zasmuciłam tą sytuacją. Bo jeszcze przed chwilą o 10 było, także no niestety, ale ja już myślę, że już za chwilę znowu będzie, że tak powiem, ten dzień się wydłużał, więc nie ma co się załamywać. Ale co w te minione wakacje robiliście muzycznie i nie tylko muzycznie, może gdzieś na jakichś wakacjach byliście, gdzieś w jakimś fajnym miejscu? No nie muzycznie, to wakacje już wykorzystałem swój limit niestety, 3 tygodnie już wykorzystałem nad morzem, więcej już nie będzie na bank w tym roku, także to jest smutne, no 3 tygodnie, także no plus taki, no a resztę roku trzeba jakoś znieść. Muzycznie to
Ja miałem przerwę ogólnie 3 lata, prawie no 2 lata ponad z powodu zdrowotnych. No i wracam teraz, prowadzę wytwórnię od długiego czasu, od 9 lat Voltage Recordings, gdzie wydaję cały czas utwory różnych artystów z całego świata. No, zawiesiłem działalność na ten okres 3 lat, więc no nic się nie działo przez 3 lata. I teraz powrót jest na tyle ciężki, bo wcześniej miałem przygotowany backup, że jak już nowy release wychodził, ja już miałem z 5 releasów, 4 do przodu zaplanowane, wszystko zmasterowane, porobione okładki i tak dalej. No a teraz trzeba zaczynać pozbierać te listy do przodu i szykują release, ale to oczywiście trwa, bo nie robi się tracka w 2 dni, czy w 5 dni, czy nawet w miesiąc czasem. Przepraszam, że przerwę, ale gdyby się w tyle robiło, to czy to by było warte, no, prawda? Bo można zrobić, ale no, z jakością pewnie dosyć ciężko. No, o to chodzi w kawałkach, żeby przekazać siebie, no jak tu w ciągu dnia przekazać siebie muzyką, gdzieś tam dźwiękami, osiągnąć to, co się chce, gdzieś tam zmasterować to później, przecież to tyle wszystko trwa. No, także no, u mnie jest ten okres gdzieś tam nadrabiania tych zaległości z powodu tej przerwy, no ale już wracam do formy, tutaj Voltage ruszy niedługo już bardzo. Z Adrianem weszliśmy już tak oficjalnie, dołączyłem do Baseline Assassins, będziemy robić imprezy, już następna będzie w listopadzie, zapraszamy na Calls for Concern, robimy 20-lecie Calls for Concern na scenie, także to w listopadzie zapraszamy. I później jeszcze w grudniu mamy zaplanowaną imprezę, ale to informacje na bieżąco będziemy przekazywać. No to pięknie, pięknie się dzieje. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o twoje zdrowie, to już zostanie w dobrej formie, tak, że wyczerpałeś w tym życiu limit na choroby. W takim razie, jeżeli to 3 lata trwało, to już wystarczy ci. Teraz tylko do przodu. A jeżeli chodzi o to rzeczywiście nagrywanie, potem masterowanie, tam różne tego typu rzeczy, no to sam fakt, my widzimy, jak to jeszcze po audycji, to jest jeszcze pół biedy, bo powiedzmy, że to i tak my raczej nie wycinamy niczego. Zdarzyło nam się kilka razy, no ale to ze względów na to, że osoby, które były z jakiegoś, po prostu no jakby nie zgodziły się. No nieważne. Takie tam różne, my mamy takie, że tak powiem, perełki mamy. Mamy kilka takich perełek, które nie zobaczyło ludzkie oko więcej niż kilka. Znaczy zobaczyło, no ale teraz już nie widzi, tak? Kto widział, ten widział, kto nie widział, ten nie wie. No jest kilka takich, no różne rzeczy, wiadomo, się zdarzają. Jak jest na żywo, to czasem albo się coś za dużo powie, albo co. No nie wnikajmy, nie o to chodzi. Ale jeżeli robi się na przykład streamy, no to streamy z imprez, no to już, jeżeli chodzi o obróbkę, to już jest rzeczywiście, no godziny trzeba wysiedzieć i to rzeczywiście trzeba trochę sporo czasu na to, na tym spędzić, co nie znaczy, że nie warto, bo tak, no bo jednak to zostaje i można do tego wrócić, a tak to kto by pamiętał, a pamiętasz, o tyle imprez było, a potem masz wymienić i... Tyle w temacie, nie? Coś tam jakaś, ale nie bardzo. A tak można wrócić. A byłem, jestem, mam z niej, chodź, zobacz, jestem, mam, jestem tutaj. Widzisz, jak tańczę, widzisz, tańczymy. No, a tutaj wracając do ciebie, pytaliśmy o te wakacje. Co się u ciebie działo w wakacje? No, jedyna atrakcja to Płock, wyjazd do Płocka na Audio Event. I bawiłem się i w dzień, i w nocy. Super. Całodobowo. Czyli dobrze wykorzystałeś ten czas. No tak, Bar Silver, Audio Pole, Audio Bar i Audio Iver na plaży i na rynku. Także... I jak było? No fajnie, super było. Tak? Także posłuchałem wszystkiego po trochu i drum bassy, i techno, house'y. Bo w sumie nie tylko samymi dramami człowiek żyje. Jasne, że tak. Grażyno. Oczywiście. Oczywiście, Grażyna również chce wszyscy. Grażyna. Jakoś do mikrofonu nie chcę mówić. Nie chcę. A dużo ludzi było? No sporo. Więcej niż w tamtym roku? No, nie mam porównania, bo w tamtym roku byłem tylko w piątek, a teraz 2 dni. No tak.
Tak, rzeczywiście, to trochę jest różnica, jeżeli było się tylko jeden dzień, a w tu, no to może być słabe porównanie. A jeżeli chodzi o takie plany na przyszłość, czyli no bo już tutaj do końca roku ciebie mniej więcej znamy, a takie życiowe marzenie, które byście chcieli zrealizować, no i nie mówię tutaj ogólnie o, znaczy no nie musi to być, prawda, związane z muzyką, ale może takie największe życiowe marzenie, które byście chcieli spełnić. Nie mam marzenia, no. Żeby do roboty nie chodzić, na przykład. No to... To jest tak, rzeczywiście, żeby nie chodzić do roboty, ale wtedy pytanie, czy jeżeli twoja, żeby pasja przynosiła takie hajsy, żeby się nie traktowało tego jak robota, albo czy w ogóle, żeby nie były potrzebne pieniądze, a żeby wszystko było? No oczywiście, no, żeby z pasji na przykład można by było żyć, to by było fajnie. To by było można i do roboty chodzić, jakby to była taka pasja, która przynosi pieniądze. A to w ten sposób, to tak. To można nawet popracować troszeczkę, prawda? A u was jak z tymi marzeniami? No ja miałem powiedzieć swoje. Znalazłam sposób na wyciszenie Grażyny. Wystarczy mikrofon jej przyłożyć i już nie ma problemu. No ja miałem powiedzieć swoje marzenie, wycieczkę po Ameryce Południowej, ale jak kolega powiedział nie iść do pracy, to zdecydowanie przewartościowałem swoje życie bardzo szybko. Także no, też idę z kolegą, nie idę do pracy. Z kolegą nie idę do pracy. Czy ty się przyłączasz do tego, czy coś innego? Nie, to ja też zostanę, żeby nie iść do pracy, albo chociaż pracować z pasji. Tak. No rzeczywiście tak, to jest piękne i jeszcze przy tym wszystkim na laciku nie śpieszyć się, wszystko zdążyć zrobić, prawda? Tak, to jest piękne. A, no i oczywiście pytanie standardowe musimy jeszcze zadać, skąd wasze ksywki są? Ksywkę wymyśliłem 13 lat temu i to jest połączenie gry GTA 2, którą grałem i gram od czasu do czasu nadal po sieci. I połączenie wyrazu z Matrixem, bo oglądałem kiedyś ten film i z tego to wyszło. No i to jest konkretny zlepek słów, prawda? No ja sobie ksywki sam nie wymyśliłem, mi ksywkę wymyślono. Jak zaczynałem liceum, byłem w takim okresie słuchania heavy metalu, słuchałem między innymi Slipknota, no i na rozpoczęcie roku szkolnego zamiast jak wszyscy w garniturach ładnie w lakierkach przyjść, to ja przyszedłem w jeansach i w bluzie Slipknota z takim napisem z ich płyty People równa się shit. No i od razu oni powiedzieli, o to jest szatan, to jest szatan. No i zostało szatan przez 5 lat liceum i później już zostało szatan już na zawsze. Trzeba było na Anglię trochę zmienić bez szy, żeby nie wymawiali tam szy. Jak już w tej Anglii zaczynałem DJ-ować, to dlatego satan. Mieli. Susun. Susun. Może być. A ty masz jakąś ksywkę? Nie, ja tutaj się podłączam pod szatana po prostu. Dziewczyna szatana. Szatanowa. Dziewczyna szatana. To tak jak dziewczyna szamana była, prawda? Prawda? To prawda. Ja myślę, że powinniśmy, żebyście sobie zdążyli spokojnie pograć, to na dzisiaj... I od razu przechodzimy tak. Przechodzimy na YouTube'a, czyli chwilkę musicie poczekać. Zaraz będzie link, żeby sobie przejść do YouTube'a. A wy możecie... A kto gra pierwszy? Ja. Dobra. Dobra, czyli na spokojnie, macie pewnie po jakieś 45 minut i wszystko się zgadza. Także zapraszam cię, możesz się przygotować, a my na razie kończymy i naprawdę muszę przyznać, że ten dzień jest taki leniwy dla mnie. Dla was nie. Dla was... Nie może być dzisiaj leniwy. Nie, dzisiaj nie. A właśnie my na szczęście mamy taki spokojniejszy dzień i teraz już będzie trochę mniej spokojnie. Thank you.
We'll be right back.
czasu. We'll be right back.
force still extends his own creative boundaries once again.
We'll be right back.
Life is just a game. Life is music. We'll be right back.
paradise. Dog of the days.
let them know, no, it's hard to take. The countdown's on the views, it's lit, so think quick.
metal, I taste blood.
past, present, and future. Metamorphosis. Different. Genesis. New way. Silver Surfer. Friday to Sunday. Let the sun dance, blinded by sun rays. Too hazy for some better source shade. She can win the dust, put them to shame. Witness the fitness Olympic game. I'm reading.
Powoli. Zapraszamy dzisiaj na imprezę na dach sukcesji.
No dobrze, no to mamy kolejną audycję za sobą. Saturday Special. Dziękujemy nam bardzo wam serdecznie za to, że przyjście do nas i zagraliście. Bardzo się z tego tytułu cieszymy. Dzięki Broken Mind za zaproszenie. Bardzo miło było was poznać, z wami zagrać. Mam nadzieję, że to jeszcze kiedyś powtórzymy. No, dzięki bardzo. W końcu udało się dotrzeć. Także pozdrawiamy serdecznie was, do zobaczenia na imprezach i tak dalej, itp., itd. Do miłego, papa, jojo.